u nas w naszym klimacie tutaj greckim rosną takie przepiękne kwiaty. Cześć mamusiu, to jest film specjalnie nagrany do ciebie z okazji właśnie twojego święta. Chciałem ci powiedzieć parę słów w ten twój wyjątkowy dzień z okazji Dnia Matki. Moja mamo, z całego serca dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, za poświęcenie. Twe rączki do dziś widzę spracowane obowiązkami wokół mnie. Dziękuję ci za twoją miłość i przyjaźń, że mogłem do końca ci zaufać. Ty nauczyłaś mnie kochać i szanować ludzi i ten świat. Na początku patrzyłem twoimi oczami przez 9 miesięcy. 26 maja urodziłem się w te piękne święto, w Dzień Matki. Dziś po 50 latach życia wiem, że wszystko zawdzięczam tobie, bo ty mi przekazałaś z matczynym mlekiem wiele talentów. Od najmłodszych lat z chęcią pomocy tobie w kuchni nauczyłem się gotować. Dziś czuję się z tym wspaniale, że moje kuchenne wyczyny zauważają ludzie, których teraz goszczę u siebie. Ty nauczyłaś mnie uczciwości, dlatego nie mam majątku, ale mam radosne serce, a w nim mieszkasz ty. Nasza przygoda trwa już 50 lat i 9 miesięcy. Minęło to jak jeden dzień. Żałuję teraz, że pewnego dnia postanowiłem zamieszkać w innym kraju. Teraz, gdy ty jesteś coraz słabsza, ja jestem daleko. Kocham cię, moja mamo, jesteś dla mnie kwiatem, który pielęgnuję każdego dnia w swoim sercu. Teraz żal mi straconych lat, każdej chwili, którą powinienem poświęcić tobie. W dniach, w których potrzebowałeś opieki, podając ci obiad, kolację, uśmiech, dotyk, bliskość. Te ostatnie 20 lat już się nie wrócą. Straciłem je na emigracji. Stala od ciebie. Wybacz. Mam najwspanialszą mamę na świecie. Dziękuję ci, mamo, za te 50 lat i 9 miesięcy. Kocham cię, mamo. Mamo, teraz chciałem ci pokazać. Przeglądam właśnie nasze zdjęcia. Ja pewnie tylko dzięki tym zdjęciom pamiętam te obrazy. Ale to naprawdę szczęśliwe chwile dla mnie, moja mamusia, ja w środku i mój braciszek. Zobaczmy, jaki był uśmiech na twarzy Marka małego. Nie ma się co dziwić, że to były wspaniałe chwile, które na zawsze zapamiętam. Zobaczmy, jakim byłem radosnym chłopcem, bo miałem wspaniałą mamę, którą mam do dzisiaj i jestem dumny z tego. Wspaniałe chwile, które sobie teraz wspominam, tą chwilę pamiętam, jak w Ustroniu jechaliśmy na górę i ty trzymałaś mnie za galoty, bo się panicznie bałem wysokości. Te zdjęcia wszystkie z naszych czasów wakacji zapadną mi głęboko na całe życie. Będę sobie zawsze przypominał. Tutaj mamusia coś chyba zafrasowana. Tutaj Marek. Tutaj Marek je watę cukrową. Pięknie tak sobie czasami powspominać. No, wspaniałe lata. Mamo, dziękuję ci za te wszystkie lata. I za twoją wizytę w Grecji tutaj u mnie. Zobaczmy, to była naprawdę wspaniała wizyta. Byłaś też bardzo radosna. Bardzo miło sobie wspominam wszystkie te chwile, kiedy byliśmy ze sobą razem i mogliśmy się cieszyć właśnie swoją obecnością. To był
2007 rok, no już troszeczkę czasu. Dziękuję Ci, mamo, za te wszystkie chwile. Bardzo Cię kocham i z okazji Dnia Matki życzę Ci wszystkiego najlepszego.